Witajcie kochani. Chciałem skomentować kilka rzeczy na temat żywności, ponieważ zauważyłem, że wiele soków takich popularnych, które tutaj są w Hiszpanii, ma naprawdę ostatnio bardzo dużo chemii, dużo takich produktów chemicznych. Prym w tym wszystkim idzie z aspartamu. Aspartamo jest już ładowane nawet do soków owocowych, kiedyś tak nie było. Do gum do rzucia. Pisze guma bez cukru, ale za to ma aspartam. No właśnie to jest ta zmiana właśnie teraz, nowa. I to wszystko razem, drodzy kochani, ta chemia, która jest w jedzeniu, no pogarsza waszą cyrkulację krwi. No nie oszukujmy się, to jest prawda. Pijąc Coca-Colę, czy Fantę, czy Sprita, czy Red Bulla, czy jakąkolwiek inne to, z tych po prostu rzeczy, możecie po prostu pogorszyć własne krążenie krwi. Ja bym polecał wam herbatę przede wszystkim z kasztana indyjskiego. Kasztan indyjski powoduje to, że się polepsza cyrkulacja w waszym organizmie. Również poleciłbym picie herbaty z rozmarynu i z tymianu. Po prostu jakby ta herbata odkazi wasz organizm z wszelkiego rodzaju bakterii, grzybów i tego itc. itd. I ja wiem, że kasztan indyjski jest taki troszkę gorzkawy w smaku i trochę trudno go pić, ale naprawdę, drodzy kochani, przede wszystkim dla ludzi starszych polecam. Jeżeli macie problemy z nogami, że nie możecie chodzić, macie żylaki, macie problemy z cyrkulacją, musicie zaopatrzyć się jak najprędzej w kasztan indyjski i wówczas dzięki temu możecie polepszyć waszą cyrkulację krwi i polepszyć wasze samopoczucie. No i jak również picie herbaty właśnie z rozmarynu, picie herbaty właśnie z tymianu spowoduje to, że wasza cyrkulacja krwi będzie lepsza, ukrwienie waszego mózgu będzie lepsze i no nie dajcie się, drodzy kochani. Musicie kontrolować żywność, musicie kontrolować to, co pijecie, to, co zjadacie, bo naprawdę jest dużo oszustwa. Tu na przykład dzisiaj byłem w pewnym miejscu, zamówiłem frytki. No okazało się, że frytki są, zbadałem radiestezyjnie, że są zrobione ze ziemniaków transgenicznych. Te ziemniaki w ogóle nie miały, drodzy kochani, smaku w ogóle. Nie można było ich po prostu jakoś zasmakować, że one miały jakby jakikolwiek smak. No i to już były moje ostatnie ziemniaki, już więcej tych ziemniaków tutaj nie będę zjadał, ponieważ są one transgenicznie zmanipulowane. Także wszystko, drodzy kochani, musicie kontrolować, co zjadacie, bo jeśli tak się nie dzieje, no to w ten czas macie problemy zdrowotne i z cyrkulacją krwi, z krążeniem w ogóle i musicie iść do lekarza, łykać tabletki, które są chemiczne i tak dalej, i tak dalej. Chciałem wam skomentować, iż na marginesie nasza firma produkuje aronit, właśnie to jest ten aronit, to jest odpromiennik mineralny, bardzo zdrowy, możecie go zakupić na linku pod naszym YouTube'em, jak również mamy te podkładki, które harmonizują struktury wody, podnoszą wibracje wody. Woda, która jest na takiej podkładce, się zharmonizuje, podnosi się wibracja i jest bardzo zdrowa. Dziękuję państwu za uwagę i do widzenia.